Wystawa Magdy Moskwy-Nomana jest wystawą prezentującą 20 lat twórczości artystki. Możemy na niej obejrzeć najstarsze dzieła jeszcze z okresu studenckiego, z 1995 roku i najmłodsze dzieła, na przykład rzeźby. Portrety kobiece ze stygmatami, takimi rytuałami przejścia, plus nieliczne męskie wizerunki. Tutaj też bez tytułu, ale portret ojca plus dwa akty we wnętrzu. Następnie ubrania, tak jak wiemy, te mentalne obrazy ludzkie i przejście do cielesności już i abstrakcyjnej, i też konkretnej w pewien sposób, odnoszącej się do badania obrazu, do przechodzenia na drugą stronę tego obrazu. Ostatnią pracą jest rzeźba, którą możemy zobaczyć, która zupełnie jest konsekwencją, ale też odbiega od pierwszych obrazów, od juweniliów, czyli studenckich obrazów. Jest Magda Moskwa osobą wyjątkową, nie tylko ze względu na materiały, jakie stosuje w swojej sztuce. Jest też wyjątkowa dla tego miasta. To jest kunszt malarski wybitnej artystki, która stosuje dawne techniki i jest to i zaprawa kredowa, i szlak aluminium, który podobny do srebra, ale ma inne walory, klejony mikstionem. I cały warsztat jest dla widzów. Nic nie jest ukryte, metody są pokazane, które są pracochłonne i wymagają tego osobnego losu.